No cześć. Cześć wszystkim, Ninecat z tej strony. Miało dzisiaj nie być żadnego filmu na YouTube, bo po prostu mi się klasycznie nie chciało nic robić, a już na pewno nic nagrywać. Ale Adi zaprosił mnie do gry w Battlefielda, trójeczkę, w którego nie grałem już bardzo dawno. No i nie mogłem się oprzeć temu zaproszeniu, szczerze mówiąc. Wczoraj troszkę nawkurwiałem się w Call of Duty grając wieczorem, bo dostawałem po dupsku, no i dzisiaj jak zobaczyłem to zaproszenie do Battlefielda trzeciego, no to musiałem z tego skorzystać i to jest chyba jedna z pierwszych partii, które gram tutaj. To jest mapa z dodatku Back to Karkand bodajże, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że nie wszystko mi jeszcze z pamięci uciekło, o co chodzi w Battlefieldzie. No i popatrzmy, jak mi tutaj idzie. Pewnie cudów nie będzie żadnych, bo tak jak już mówiłem, dawno w to nie grałem, a ostatnio częściej grałem w Call of Duty, a to u mnie zawsze się źle przekłada na wyniki. Jeśli gram dłużej w Call of Duty, to potem nie potrafię znowu w Battlefielda, ale zabijam, jak widzicie. Jeśli gram w Battlefielda, to potem nie potrafię w Call of Duty. A ogólnie przecież wszyscy wiedzą, że tak czy siak nie za bardzo potrafię w te gry dobrze grać, więc gram tutaj dla zabawy, a nie dla wyniku. Tak sobie muszę wmawiać, bo inaczej wpadłem w depresję, jakbym oglądał swoje wyniki i swoje dokonania na filmach potem. Także po prostu oglądajcie to na luzie, bawcie się, nie spodziewajcie się żadnych rewelacyjnych wyników, pośmiejcie się razem ze mną, jak dostanę strzał w łeb. No a może się coś tam pocieszymy, jak kogoś mi się uda zabić. Mam nadzieję, że mi się uda. Już chyba kogoś zabiłem, więc nie jest jakoś specjalnie źle. No i gramy, słuchajcie, pokampimy sobie tutaj trochę na tym daszku, jak nam się uda. To jest deathmatch, ale tutaj jak widzicie, to jest taka aleja snajperów. Tutaj czasami są takie partie, że wszyscy sobie kampią na tych dachach naprzeciwko siebie, snajperzy zdejmują nas raz po raz, ale ja nie gram tutaj snajperem, tylko zwykłym szturmowcem z AEK, który ponoć jest także dobrą bronią. Nie mam jakiegoś wielkiego przekonania do niego, bo dosyć rzadko nim gram. No ale skoro ma być dobry, zresztą tak szczerze mówiąc chyba większość tych broni szturmowca jest w tym momencie dobra, w miarę wyrównana. Mówię tutaj o powiedzmy M16A3, M416, AUG3, o AEK-u, o F2000, bo to są bronie, które znam, więc wydaje mi się, że one wszystkie są teraz bardzo dobre, mają swoje wady i zalety, ale ogólnie każdą się da sprawnie grać, także nie można zwalać na broń tutaj, że się nie potrafi. Dobra, okej, słuchajcie, kręcę się tutaj po tych budynkach, bo wydaje mi się, że tutaj koleś był, prawda? Jest. Ja wiem, że powinienem go nożem pojechać, ale ja chyba jeszcze nikogo nożem nie zabiłem w Battlefieldzie, więc nawet jak jestem centymetr kogoś, to i tak zawsze strzelam, bo po prostu nigdy nie pomyślę o tym, żeby ten nóż wyciągnąć. Trafię tego kolesia? Chyba trafię. Dosyć nawet celna jest przy dłuższych seriach ten AEK, co jest na pewno jego zaletą. Bo jak widzicie, palec ze spustu mi tutaj nie schodzi i całe magazynki pruje. No, techniki tam trochę brakuje w Battlefieldzie. Pewnie powinienem taką serię na 3, przynajmniej naciśnięcia myszki, rozłożyć, ale pieprzyć to, słuchajcie, pieprzyć to jest tylko gra i zabawa. Nie ma co się spinać. Okej, pobiegnijmy sobie tutaj. Strasznie mi się zawsze podoba to i to. Ja wiem, że to jest takie w Battlefieldzie, takie pozory, szczególnie w Battlefieldzie trójki, to są takie pozory, rozwałki, rozpierduchy, ale i tak strasznie mi się podoba, jak to zawsze wszystko wygląda tutaj, jakobyśmy uczestniczyli w jakiejś normalnie wielkiej bitwie, wielkiej potyczce, rozpierdusze. Tego, słuchajcie, mam takie porównanie bezpośrednie, grając ledwie parę godzin temu sporo w Call of Duty, teraz w Battlefielda, takie porównanie, tego po prostu nie czuć w Call of Duty, tego wrażenia uczestnictwa w czymś większym, w jakiś nawet głupi deathmatch tutaj w Battlefieldzie potrafi zrobić atmosferę tego, że po prostu po chwili mamy wrażenie, że uczestniczymy w jakiejś zdrowej zadymie, zdrowej rozpierdusze, a w Call of Duty ja mam zawsze takie wrażenie, że to jest taki e-sport, w którym tak wszystko jest takie bardziej klinicznie czyste i po prostu
Po prostu jest taki pokaz zręczności, kogo potrafi zabić, ale nie ma w tej grze aż takiej duszy jak w Battlefieldzie. Obie gry są oczywiście bardzo dobrze, bardzo dobre, w obie się dobrze mi gra, obie lubię, ale zdecydowanie uważam, że taką bardziej pełną i kompletną grą jest Battlefield i myślę, że nawet może mniej potrafię w niego grać niż w Call of Duty, ale wiem, że jakby coś mi mówi, że jest to po prostu lepsza, pełniejsza gra z większym potencjałem. No dobra, okej, okay, to jest takie moje spostrzeżenie. Może się wielu zgodzi, wielu się pewnie nie zgodzi ze mną. Każdy ma jakieś swoje preferencje i bardzo dobrze, bo jakbyśmy byli wszyscy tacy sami, to by była jedna wielka dupa, słuchajcie, byłyby wszyscy byliby klonami, jakby wszyscy tak samo myśleli. Dobrze, że tak nie jest. I każdy ma jakąś swoją opinię na przeróżne tematy. I dobrze, jak te opinie nieraz są kontrowersyjne, co pobiegniemy tam, słuchajcie, za nimi na te schody i tupniemy tam na ten dach granat, jak go jeszcze mam w ogóle. Bo tam w zasadzie co chciałem na górę rzucić, bo tam na górze jest jakiś ziomek, ale tam zawsze na górze są snajperzy, kamperzy, ale nie dane mi już będzie. Ale jak widzicie, wynik jaki taki, 5 na 3 chyba jeszcze. Ja tutaj chyba jeszcze gram, chyba ze znajomym z Origina killerem tutaj 661. Wydaje mi się, że to jest jeden z moich znajomych na Originie. No, ale grałem już wcześniej za Adiem tutaj, ja do nich po prostu dołączyłem. Także pozdrawiam was wszystkich, szczególnie tutaj Adiego. I co ja to jeszcze miałem tutaj, słuchajcie, o Adim, bo się zamyśliłem patrząc na tego tutaj turbobiegacza, który przebiegał przez tą aleję snajperów. Tutaj trochę jest niebezpieczne takie niebezpieczne posunięcie, tak się przeprawić na drugą stronę tutaj tych ulic, bo tutaj wtedy snajperzy mają i inni strzelcy wyborowi mają niezłą uciechę, napierniczając do nas. Aha, chciałem pozdrowić tutaj Adiego, który ostatnio też mnie pozdrawiał w filmie i tak się będziemy teraz na przemian właśnie pozdrawiać, lajkować wirtualnie i też was serdecznie zapraszam na jego kanał, bo u niego możecie znaleźć wyśmienite filmy, szczególnie tam z Call of Duty, gdyż gra wiele lepiej ode mnie, ogarnia tą grę, mimo że gra tak samo długo w nią jak ja, to ogarnia ją dużo lepiej ode mnie i jego wyniki też są zdecydowanie lepsze od moich, także jeśli chcecie zobaczyć w miarę jakie takie umiejętności z Call of Duty, no to na pewno na kanale Adiego zobaczcie to w lepszym wykonaniu niż u mnie. No okej, dobra, to była taka promocja kanału Adiego, który i tak wszyscy pewnie znacie. Jeśli jesteście u mnie, to i tak pewnie byliście kiedyś na kanale Adiego, tak czy siak. Innego wyjścia raczej myślę nie ma. Okej, znowu tutaj wbijam na te i znowu tam spróbuję rzucić granat. Strasznie dzisiaj, słuchajcie, wstałem anemicznie. Chyba nie lewą nogą, ale po prostu jakiś taki anemiczny dzień. Ta pogoda jest naprawdę z dupy. Nie wiem jak u was, ale u mnie w Krakowie pogoda jest wyjątkowo z dupy, jak na zimę i nie lubię czegoś takiego. Piękna bojenka będzie. Szkoda, że tylko jeden. Jest po prostu jesień, a nie zima. Wyjątkowo tego nie lubię, bo jeszcze do tego, posiadając psa, muszę zawsze z nim rano czy wieczorem wyjść w to błoto, w deszcz. Że tak powiem, usra mi się całe, mimo że to wielkie bydle, to usra mi się całe po pachy. Potem 2 godziny go z tego błota trzeba wycierać siebie, rozbierać, przebierać zmoczonego. I to jest dupa, która zawsze mnie tak trochę zniechęca do takiej zimo-jesieni. Wolałbym, jakby po prostu chwyciło minus 5 rozsądne, czy tam minus 3, padał śnieg, zamarzło to wszystko i jakoś się kupy dupy trzymało do marca, tak? Aż przyjdzie wiosna. No ale jest jak jest i jakoś mnie ta pogoda dzisiaj tak trochę zdołowała i tak nawet stwierdziłem, że nie nagrywam dziś, ani jakoś przetrwam ten dzień po prostu. Nawet sobie zamierzałem po prostu chyba, szczerze mówiąc, jakiś sezon Dextera zacząć oglądać i tak spędzić ten dzień, udając, że pracuję. No ale jakoś. Czasem trzeba się przemóc, czasem z siebie trzeba wykrzesać jakieś resztki energii i jak widzicie, gram sobie tutaj w Battlefielda. Tak, i ten komentarz dzisiaj trochę o wszystkim i o niczym, bo skoro to jest takie spontaniczne, to w zasadzie ja tutaj kogoś widzę, tylko no to jest ta w głowę człowieku, Jezus, ile ich tam jest, ale mi zaraz wypłacą. Tak, właśnie, dostałem chyba, z czego dostałem, z M320.
No okej, ta partia się pewnie będzie niedługo kończyła, chyba bo tutaj Adi mówił, że dołącz nine do mnie, bo to są takie fajne, krótkie partie. No to skoro są krótkie, to pewnie się zaraz skończy, pewnie do 150 tiketów. I tak sobie tutaj słodko popierdzieliłem trochę o niczym dzisiaj, na żaden jakiś szczególny temat, bo nic specjalnego nie miałem przygotowanego. Ale czasem chyba też tak dobrze, bez specjalnej jakiejś napinki, sobie pomówić o niczym. Jeszcze bym chciał kogoś zabić tutaj, ale tego kolesia, o, już chyba lepiej stąd spierdzielać, bo już mnie chyba wszyscy namierzyli. O i koniec, jak widzicie. Ale chyba nie było źle, słuchajcie. Myślę, że jestem na pewno na plusie, więc jest ok. Jest 10 na 8. A ty mi bicie nawet wyprzedził, mimo że ma gorsze raty, to tam więcej punktów nasiekał. Chwała mu za to też. Okej, lecą sobie tutaj jakieś punkciki dla mnie. Ja was pozdrawiam. Mam nadzieję, że u was pogoda jest mniej deszczowa i wszystko wygląda trochę jakoś bardziej chociaż słonecznie. No i dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj polecą moje statystyki zaraz, a ja was już powoli żegnam. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnych filmikach. Hej, hej, na razie.